Dzień dobry, dzień dobry. Dziś zaczniemy dzień od wycieczki na dworzec kolejowy, ponieważ trzeba ogarnąć moją drogę wylotową z Ankary. Dworzec kolejowy jest dosyć blisko i znalazłem online, że jest możliwy pociąg z Ankary do miejsca, do którego chcę się dostać, a tym miejscem jest Izmir. Nie bez powodu jednak jestem Tomaszem, a ci, jak wiemy, do zbyt łatwowiernych nie należą. Z założeniem, że używają do tego jedynie pracy mózgu. Tak szybko jak praca zwojów zakłócona jest strachem lub pompką, mięśniem, który przypomina swoim kształtem pięść. Wszyscy kupujemy najgorszy kit. Ten oto sposób, w myśl zasady biblijnego Tomasza, jak nie zobaczę, to nie uwierzę, w ramach porannego spaceru postanowiłem przejść się na dworzec kolejowy i sprawdzić, czy taki pociąg faktycznie istnieje. Bo znając mnie, wiecie, że to kilkaset kilometrów wolałbym zdecydowanie pokonać pociągiem, zamiast najwygodniejszym pojazdem jednej z licznych tu sieci autobusowych. A tak w ogóle, to przepraszam za mój zmieniający się głos, ale suchy tu bardzo klimat. Dużo z tego nie zobaczycie, ale tu po prawej stronie mam zajestraszny obiekt sportowy. A jeśli tak dalej będzie wiało, to będę musiał zmienić cały komentarz na tym filmie. Drzewa go zasłaniają, więc spróbujemy przejść na drugą stronę ulicy. Może będzie więcej widać. No jest naprawdę ładny. W Kielcach była podobna budowla, która nazywała się Hala Widowiskowo-Sportowa. No ale była dużo mniejsza od tego obiektu, który teraz widzicie. Może nie w całej okazałości, ale coś tam. A tu jeszcze kawałek mogę wam pokazać. Bo akurat nie ma drzew. Tym bardziej, że przede mną już mam dworzec kolejowy. Jeśli dworzec autobusowy nazywał się Autogar, to dworzec kolejowy nazywa się Tramgar. O, jak wieje. No ładnie, ładnie. Fontanna może nie działa w 100%, ale jakaś tam woda leje się z niej. No to idziemy do środka. Trzymajcie kciuki, bo naprawdę bym chciał jechać pociągiem, a nie autobusem. Daleka to droga. Ale wolałbym spędzić ten czas w autobusie. Hello. Co ja mówię, wolałbym ten czas spędzić w pociągu oczywiście. No widzicie, trema i stres. Słuchajcie, normalnie nie wierzę. Normalnie nie wierzę. Jest pociąg do Izmir. Ale wyobraźcie sobie, że nie ma miejsc. Cały pociąg jest full. Wszystkie miejsca są wykupione. Czy widzieliście kiedyś pociąg, w którym już nie ma miejsc? Jak nie ma miejsc, to się doczepia wagon i jedzie się dalej. Może trochę wolniej, ale się jedzie. No to ślicznie.
Zdaje się, że wykrakałem sobie ten autobus, mówiąc, że wolałbym ten czas spędzić w autobusie niż w pociągu w pierwotnej wersji, w momencie, kiedy się pomyliłem. Także pooglądamy sobie dworzec, ale niestety nie wrócimy tu. Będę musiał ogarnąć jakiś autobus w takim razie. Jest prawie 600 km do przejechania. No oczywiście, no co zrobię, jak nie ma pociągu, to muszę jechać tym autobusem. Ale pociąg by był o wiele wygodniejszy. W ciągu tych 600 km mógłbym się przejść, wyprostować nogi. No, owszem, autobus też będzie ok, bo będą przystanki. I będzie można wyjść na stacji. Mniej więcej tak co 2 godziny one mają takie dłuższe postoje, że można wypić herbatkę. A w połowie drogi jest dłuższy postój na to, żeby coś zjeść. No jestem niepocieszony na pewno, ale... No to mam dzień załatwiony, już mi się nic nie chce, naprawdę. Dlaczego życie zawsze musi wam dostarczać czegoś, czego najmniej się spodziewacie? No owszem, brałem pod uwagę, że w ogóle nie ma takiego pociągu, bo to jest w końcu 600 km, więc komu by się chciało ciągnąć tory kolejowe, budować na tym odcinku. No ale takiego wariantu nie brałem pod uwagę, że już nie będzie miejsca dla mnie. Ajajajajaj. Dworzec ładny, statuetka też. Ale jeśli nie ma pociągu, znaczy jeśli nie ma miejsca w pociągu dla mnie, to całe piękno obraca się w ruinę. Dobra, uciekajmy stąd. Może pójdźmy do parku. Pójdźmy do Gänzlingpark. I odparujmy trochę po tej złej wiadomości. Może park pozwoli nam zapomnieć o całej sytuacji. No i oczywiście na dzień dobry mamy bezdomnego pieska. Spotkałem ich już mnóstwo, ale o dziwo, wszystkie są zakolczykowane, co znaczy, że były szczepione. Park jest wymieniony jako jedna z atrakcji Ankary. No i faktycznie robi wrażenie. Trochę tu powiewa. Ale wygląda naprawdę dobrze. I nawet fontanny działają. Albo cały zespół fontan, które przypominają trochę te z Malezji.
Chyba przycupnę gdzieś i zjem śniadanie, które noszę tutaj w moim plecaczku. Bo w momencie, kiedy je kupowałem, jeszcze nie byłem głodny. A teraz już czas chyba zjeść coś. Jeśli jadąc tu zastanawiałem się, czy miasto leży na górce, czy w kotlinie, to dziś już wiem, że Ankara położona jest na wysokości ponad 900 metrów nad poziomem morza. Zanim została Ankarą, była Angorą, Ankyrą, a o Ankuwasz wspomniałem już na poprzedniej kartce z mojego dziennika podróży. Dziś mieszka tu ponad 6 milionów ludzi, ale w 1924 roku było ich zaledwie 35 tysięcy. Na uwagę zasługuje, że za czasów Imperium Rzymskiego mieszkało tu 200 tysięcy osób. Wspomniałem już, jak ciekawą jest historia tego miasta, które przechodziło z rąk do rąk, ktokolwiek je po nie wyciągnął. Na początku był to lud Hatti, następnie przyszli Frygowie, po nich Lidyjczycy, a następnie miasto wpadło w ręce Persów. Panowali tu również Grecy. O celtyckim plemieniu Galatów już wiecie. Ciekawostką niech będzie, że w IV wieku Ankara była miastem chrześcijańskim. Dominował tu jednak arianizm. W tym czasie miasto stało się letnią rezydencją cesarzy bizantyjskich. Po I wojnie światowej niewiele brakowało, aby Anatolia była podzielona pomiędzy Francją, Wielką Brytanią, Włochami i Grecją. Wtedy właśnie do akcji wkroczył przywódca ruchu narodowego Mustafa Kemal Atatürk, czczony tak bardzo po dziś dzień. Był to rok 1920, kiedy Atatürk wybrał Ankarę jako swoją siedzibę. Natomiast 3 lata później, po wygranej wojnie o niepodległość, ustanowiono Republikę Turcji, a Ankara stała się jej stolicą. Bez względu na to, ile z Was uzna to za wiedzę bezużyteczną, starałem się jedynie przybliżyć Wam sylwetkę człowieka, który jest tu czczony jak nikt inny nigdzie. Dobrze, moi drodzy, wystarczy tego parku, bo chciałbym jeszcze jedno miejsce odnaleźć, zobaczyć i przy okazji pokazać Wam. Jest to niecałe 3 km stąd. No, muszę Wam powiedzieć, że lekko nie jest. Już od 10 minut spinam się pod tą górę. No i jeszcze trochę zostało, ale może damy radę. Przy okazji możecie pooglądać sobie rewię mody turecką. Proszę, jakie suknie ślubne. No i druhenki też się mają w co ubrać. No wreszcie wyszedłem na prostą, słuchajcie. To już jest dużo lżej. Droga była dosyć ciekawa, bo cały czas szedłem wzdłuż tego bazaru. A więc oglądałem sobie ciuszki i inne tureckie specjały. To znaczy nie wszystkie były szczególnie tureckie. Wiele było takich krajów europejskich. Ale przed chwilą zapytałem i przynajmniej wiem, że jestem na dobrej drodze. Zostało jeszcze 1,5 kilometra.
ale przynajmniej nie pod górę. Teraz tylko, żebyśmy zdążyli przed zamknięciem. Ale mam nadzieję, że nie zamknął nam przed nosem. Tylko zdążymy tam wejść. Bo jest to więzienie. Jedyne więzienie, jakie oglądałem do tej pory, to było to, na które pojechałem z Zanzibar. Jest film nawet z tego mojego dnia. Także jeśli ktoś nie oglądał, to możecie wrócić i obejrzeć sobie to. Jesteśmy na miejscu. Nie wiem, czy tu coś kosztuje, czy nic nie kosztuje wstęp, ale zaraz wszystko sprawdzimy. No, przez tą bramę przeszedłem jeszcze za darmo, ale może kasy biletowe są gdzieś w głębi. Strażników już mamy. Co prawda nie ruszają się, ale są. Tu jest jeden, tu jest drugi, a tu jest jednostka zmotoryzowana.
No już mogę wam powiedzieć, że wstęp do muzeum kosztuje 10 lirów. Prześmieszna cena, naprawdę. Może by chociaż funta kosztowała, no to już. Ale 10 lirów... Niesamowity to kraj. Mało tego, trzeba... Ja płacę tyle samo, ile płacą ci, którzy tu mieszkają. A więc można? Można. Resztę pozostawiam waszej wyobraźni. Że mam ciężkie kajdany. Czy... nie wiem. Może to się nazywały okowy. Na nogach. Ręce muszę mieć wolne. A więc pozwolili mi zdjąć kajdanki. Bo muszę trzymać kamerę przecież. Żeby wam coś stąd pokazać. No, wygląda na to, że było to więzienie żeńsko-męskie. Już jesteśmy na dziedzińcu więziennym. No ale jakoś dzisiaj nikt się tu nie przechadza. Dawno, dawno temu prawdopodobnie tak. Dziś tylko odwiedzający. Jesteśmy w pierwszej celi, która jest sześcioosobowa, ale przed chwilą było tu tuzin ludzi. Thank you. No nie wiem, ile mi się uda wam pokazać z tego, bo naprawdę są tu tłumy. I co chwilę ktoś się pakuje w obiektyw, bo filmuje akurat, nie zwracając uwagi na tych, którzy filmują obok niego. Przyczaiłem się na pustą celę, słuchajcie, i mogę wam pokazać przynajmniej trochę. Łóżeczka piętrowe, kocyki wyglądają na w miarę ciepłe. Wszystkie informacje niestety są w języku tureckim. A więc nie powiem wam, kto tu siedział i za co. No, tu już mamy luksusy, cela jest tylko dwuosobowa. Albo chłopaki byli tak niebezpieczni, że byli posadzeni tylko we dwóch. Tutaj mamy kolejkę do kolejnej celi. Już w tej chwili możecie sobie wyobrazić, jaki tam jest tłok. Zwróćcie uwagę na nazwę. Hilton. No i kolejna sześcioosobowa. Mamy kolejną dwuosobową. W ogóle filmowanie tego to jest po prostu mistrzostwo świata. Nie dość, że te cele są małe, to jeszcze zatłoczone. I spędzam tu naprawdę wyrok, żeby odczekać, jak trochę ludzi wyjdzie i to sfilmować. Znów nie powiem wam nic ciekawego. Oprócz tego, że mogę wam pokazać twarze gości, którzy tutaj byli. I jeszcze dwóch panów. No, a tutaj mamy pana klawisza. Thank you.
Jak zauważyliście, nie wtrącałem się w te hałasy więzienne, żebyście się poczuli jak w środku. Zobaczcie, to więzienie wcale nie jest takie stare. 1982 rok. O nie, przepraszam bardzo. To raczej tu jest dziedziniec. To raczej tu pensjonariusze przychodzili na spacery. Za dobre sprawowanie oczywiście. No i kolejne fotki, bo ich nie trzeba tłumaczyć. 1971, 74, 72. Te są starsze. Marzec 1938, marzec 1959, 77, 80. No i patrząc na ten obrazek, jestem naprawdę ciekawy, czy więźniowie dostawali herbatę w bardeczkach. Ale jest naprawdę super zrobione to więzienie. Czuję się tę atmosferę. A teraz jesteśmy w sali, no naprawdę wieloosobowej. Nie będę liczył tych łóżek, ale jest ich tu trochę po obu stronach sali. Przejdziemy do końca, bo tam jest więcej twarzy do zobaczenia. To znaczy, oczywiście mam na uwadze manekinów, bo twarzy to mamy aż za dużo tu. Tu mamy jednego pana, który sobie nawet trochę czyta. Tamten pan to trochę wygląda jak Tom Cruise, nie sądzicie? Przybliżę wam. No proszę. Nawet sobie na instrumentach przygrywali. Ten pan wygląda na bardzo zmartwionego. Ciekawe, ile mu zostało. Tutaj mamy pana zapatrzonego w sufit. No a ten wygląda naprawdę groźnie. No, nie muszę wam mówić, co to takiego. Na tym dziedzińcu już byliśmy, a więc przechodzimy na następny. Nie wiem, co to takiego. Może boisko do koszykówki? Sporo zdjęć, ale wszystkich wam nie pokazuję. Bo i po co? Ogólne wyobrażenie macie. Tu mamy kolejną salę wieloosobową. I jak widzicie, odwiedzających jest więcej niż tych, którzy tu kiedyś przebywali. O, tu w kąciku jeszcze mamy jedno sekretne wejście.
No zobaczymy, co tam jest. No nie, to chyba już jest do wyjścia korytarz. Z tym, że nie, na pewno, tu chyba nie byliśmy jeszcze. No oczywiście, że nie. A to wygląda na salę kinową. No proszę. Elegancja Francja. I Jean-Paul Belmondo. Kolejny dziedziniec i kolejne bramki. Najpierw wejdziemy do tej. No, jest to kolejna sala wieloosobowa. I mamy też galerię różnych akcesoriów należących prawdopodobnie do więźniów i służby więziennej. Moi drodzy, myślę, że was pożegnam właśnie z sali widzeń. Nie wiem, kto wchodził od tej strony, ale prawdopodobnie od tej strony wchodzili więźniowie, natomiast po drugiej stronie mogli spotkać się z rodziną i ze swoimi znajomymi. Tak więc pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Niestety to jest koniec mojej baterii. No nie, pożegnałam was bardziej pesymistyczną scenerią. Nie muszę wam mówić, co to jest. Na szczęście wystarczyło mi jeszcze baterii. Wow. Widzę to po raz pierwszy w życiu.